Justin Timberlake zaledwie 2 tygodnie temu został aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu, a już żartuje z tej sytuacji. Fani artysty wydawali się rozbawieni. Czy jazda na podwójnym gazie to temat do żartów? Justin Timberlake swoją karierę zaczął jeszcze jako dziecko, od klubu Myszki Miki, a następnie dołączył do boysbandu NSYNC. Jest aktorem i piosenkarzem, który ma dziesiątki milionów fanów na całym świecie. Jakiś czas temu opowiadał o uzależnieniu od leków i narkotyków. Teraz może mieć poważne kłopoty. Justin Timberlake aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu. Gwiazdor został zatrzymany 17 czerwca 2024 roku przez policję w Sag Harbor Village w stanie Nowy Jork. Aktor miał minąć znak stopu, dwukrotnie zjechał też z pasa drogi, choć ponoć Timberlake tłumaczył się, że wypił jedno martini, miał szkliste oczy, nie potrafił utrzymać równowagi, wyrażać się w sposób, który sugerowałby trzeźwość, a na dodatek odmówił badania alkomatem, choć czuć było od niego silny zapach alkoholu. Justin Timberlake spędził noc w areszcie, a rano został z niego wypuszczony. Przed sądem ma stanąć 26 lipca 2024 roku. Justin Timberlake żartuje z jazdy na podwójnym gazie, aktor i piosenkarz najwyraźniej nie przejmuje się grożącymi mu konsekwencjami, ani tym, co może się stać, gdy kierowca auta nie jest trzeźwy. Podczas ostatniego występu w Bostonie, 29 czerwca 2024 roku, nagrywał się z całej sytuacji. Podczas koncertu Justin Timberlake zwrócił się do publiczności z pytaniem, które zadawał nieraz. Zwykle pytał o to, kto jest pierwszy raz na koncercie lub kto jest jego fanem, czy ktoś stąd będzie dziś prowadził? Rzucił ze sceny wokalista. Po tych słowach tłum zaczął krzyczeć i piszczeć z radości. Czy to naprawdę odpowiedni temat, by z niego żartować? Jesteśmy ciekawi, czy sąd, który zapozna się ze sprawą Justina, także obejrzy dostępne w sieci nagrania.